Cześć wszystkim, Paweł Paczka z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj będzie troszkę inaczej niż zazwyczaj, jeśli chodzi o moje filmiki, bo dzisiaj poruszymy sobie temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wiemy, mamy styczeń, mamy okazję do wsparcia tej inicjatywy, którą ja wspieram tak naprawdę co roku. I co roku tak naprawdę mamy możliwość wspierania jej razem z giełdą BitBay. I jeśli oczywiście nie wiecie, czym jest giełda BitBay to taka nasza polska wizytówka, można tak powiedzieć, największa giełda kryptowalut w Polsce, na której możemy sobie kupować kryptowaluty, kupować, sprzedawać, handlować tutaj na tej giełdzie, ale również giełda BitBay podejmuje różne inicjatywy, na przykład charytatywne, czy wsparcia, na przykład tak jak w tym przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj chciałbym Was z tego miejsca zachęcić do wsparcia właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy razem z BitBay, dzięki kryptowalutom tak naprawdę. Po to, żeby kryptowaluty tak naprawdę po pierwsze wielu osobom dają zarobić, niektórym oczywiście też stracić, ale myślę, że są takim środkiem, który wchodzi do codziennego użytku, więc dlaczego nie skorzystać i nie wykorzystać ich tak naprawdę w dobrym celu, we wsparciu tak naprawdę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wośpu tak naprawdę nie będę Wam opisywał, bo myślę, że każdy, kto mieszka w Polsce, kto pochodzi z Polski, wie, czym jest ta organizacja. Nie będę tu oczywiście wnikał w poparcie i niepoparcie. Ja jak co roku wspieram w jakikolwiek sposób tą, nazwijmy, organizację. I tutaj mamy tą możliwość zrobić dzięki giełdzie BitBay. I dzisiaj Wam pokażę, w jak prosty sposób możemy właśnie przesłać sobie część kryptowalut, wesprzeć tutaj tak naprawdę tą inicjatywę. Jak widzicie, oczywiście link do samego wsparcia tutaj, do tej strony, którą widzicie na moim laptopie, macie w opisie wideo. Klikacie sobie w ten link, przechodzicie dokładnie do tej strony. Nie potrzebujecie mieć konta na giełdzie BitBay, wystarczy, że po prostu posiadacie jedną z tych kryptowalut, którą tutaj widzicie. Ja pokażę Wam na przykładzie Bitcoina, jak sobie to tutaj przelać. Oczywiście jeśli potrzebujecie konto na giełdzie kryptowalut, to tutaj możecie również je założyć. Również macie link do założenia tutaj konta w opisie wideo. A ja Wam dzisiaj pokażę, jak przelewam sobie tutaj Bitcoina, żebyście też wiedzieli, jak możecie wesprzeć tutaj tę inicjatywę, bo uważam, że 208 zł w ciągu tych kilku ostatnich dni, a pozostało 5 dni do końca tutaj tej akcji na BitBay, pewnie ona będzie jakoś przedłużona, to myślę, że jest niewiele, więc ja z tego miejsca chciałbym Was zachęcić do tego, żeby wesprzeć tę inicjatywę i podzielić się częścią swoich kryptowalut właśnie w tym miejscu. Więc na przykładzie Bitcoina wybieram sobie Bitcoina, wpisuję sobie kwotę, jaką chcę przeznaczyć, możecie sobie wpisać dowolną, ja akurat wpisałem sobie 0.0012, to jest około 10 dolarów. Teraz sobie wchodzę na swój portfel na swoim telefonie, wchodzę sobie w zakładkę wyślij, skanuję sobie adres i tutaj, żebyście też mieli potwierdzenie tego wszystkiego, nie chcę się robić edytowania screenu, więc macie potwierdzenie tego wysłania, klikam sobie, to jest około 10 dolarów, prowizja tam około 2 dolarów, to jest nieważne, klikam sobie wyślij, no i mam potwierdzenie, klikam confirm. I tak naprawdę wysłałem w tym momencie 10 dolarów, wspierając tą akcję. Ta transakcja pewnie gdzieś się tutaj pojawi, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby pokazywać i chwalić się tym, kto w jakiś sposób wsparł. Chciałem po prostu dzięki temu kanałowi, dzięki Wam, osobom, które tak naprawdę wspieracie mnie przez cały rok, obserwując mnie, chciałbym w jakiś sposób pokazać tą akcję, że jest ona w internecie i tak naprawdę możemy wykorzystać nasze kryptowaluty, które gromadziliśmy przez ostatni rok czy przez ostatnie dni, do po prostu podzielenia się ich częścią na, myślę, szczytny cel. No i właściwie tyle, także jeżeli większość osób wykorzysta taką okazję, znaczy okazję, no podzieli się tym, co gdzieś tam zarobił, mniejszą, większą kwotą, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, bo im więcej osób i nawet mniejsze środki, to ta suma tych pieniędzy będzie się zbierała. Ja sobie odświeżę, ale pewnie się ta kwota i tak tutaj nie podsumuje, no bo tak naprawdę, dokładnie, przelew w Bitcoinie też potrzebuje 3 potwierdzeń z sieci, więc ta transakcja się pewnie potwierdzi tam do kilkunastu, kilkudziesięciu minut, no i wtedy te środki tutaj wejdą. Także z tego miejsca jeszcze raz chciałbym Was zachęcić do tego, żeby wesprzeć sobie tutaj tę inicjatywę. Wybierzcie sobie dowolną kryptowalutę, która jest tutaj na tej liście. Macie tutaj Bitcoin, Bitcoin Cash, co tu, Litecoin, Ethereum, Lisk, no wiele, wiele innych, tak naprawdę można je wymieniać, wszystkie na tej samej zasadzie przesyłania. No i właściwie tyle. Jeśli potrzebujecie jakichś więcej jakby informacji o całej inicjatywie, ale myślę, że nie ma takich osób w Polsce, mam nadzieję, że nie ma takich osób w Polsce i jak najwięcej osób wspiera tą inicjatywę, tak jak mówię, możecie to zrobić w ten sposób tutaj. No i właściwie tyle. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się. Możecie dać znać w komentarzu, że wsparliście w ten sposób inicjatywę. Myślę, że dla wielu osób będzie to taki kop do działania i faktycznie poświęcenie tych kilku minut, żeby podzielić się jakąś częścią kryptowalut właśnie przy tej inicjatywie. Trzymajcie się i do zobaczenia.